Stefan i jego pilot Zygmunt tyrali dzień i noc. Po co? Dla pieniędzy. Chcieli kupić samochód. I kupili. Od Jasia. Ale to nie fasola. A inny Jasiek. Jasiek ma swój, on jest zielony. Mini. Świetny samochód, bardzo popularny. Od wielu lat i coraz piękniejsze nowe wersje. Nawet elektryki są dzisiaj chyba, jak dobrze pamiętam, miniacza. Jak ktoś jest zdecydowany, to można kupić. Albo benzyniaka, jak ktoś nie lubi elektryczności. Samochód dla niektórych marzenie. Dla niektórych powiedzą zapalniczka. A sami mają 1,30 m wzrostu. Ty co mają 1,90 m, też mogą krzyczeć, że zapalniczka. W zasadzie każdy może krzyczeć, że zapalniczka. Chociaż ja za wielki nie jestem. Ale też muszę mieć przestrzeń. Tak to mniej więcej wygląda. Ale samochód bardzo, bardzo dobry. Australia i dzisiaj Mini. Pokażę wam, jak ten Mini jedzie. W samochodzie Stefan i Zygmunt, czyli duet, który wszędzie był. Jak będą rajdy na Marsie, też będą jeździć. Tak jest. Na razie wyjdźmy stąd. Faktycznie jeździłem kilka wyścigów, żeby tego miniacza kupić, bo chciałem wam pokazać też, jak wygląda tutaj shooter, bo pokazałem wam asfalt, wyścigi, rajdy, ale na asfalcie. Ale zanim do tego pójdziemy, pamiętajcie jeszcze o jednej rzeczy. Ja na razie pokazałem wam tylko rajdy. To jest podobna sprawa jak w Dirt Rally 2.0. Następnie macie coś takiego. Ja akurat rzadko jeżdżę, chociaż Dirt Rally 2.0 trochę jeździłem, je. Macie tutaj mistrzostwa i wyścigi. I teraz zobaczcie, co tutaj są następne kraje, ale to są trochę inne rajdy. Gdzie to? Grand Prix. No dobrze, Los Angeles. Tu wam powiem, że nie wiem, gdzie to jest. To będę na razie tylko przewijał i przyglądał się, bo szczerze mówiąc nie jestem dobrze przekonany, gdzie to jest. Widzę tu sporo Stanów Zjednoczonych, między innymi. Czyli ile tych miejsc jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jak wezmę sobie jedno miejsce, to co? Ile kombinacji tutaj jest? Moment, musimy zobaczyć. Tutaj mamy na okrążenia, czyli mamy jedną kombinację i cztery okrążenia. Aha, no to chyba w Dirt Rally 2.0 było trochę więcej. Nie wiem, akurat nie jestem specjalistą, jeżeli chodzi o te, dlatego że ja rzadko je jeżdżę, ale faktem trochę w Dirt Rally jeździłem. Zobaczymy to na pewno, jak to wygląda i prawdopodobnie i miniaczem. Ale o ile on się nadaje. Chociaż nie, on się do tego chyba nie nadaje, tak mi się wydaje. No dobrze, aha, jeszcze oprócz tego tu jest... Następna sprawa. Czekajcie, zerknę tu. To też jest do przetestowania, ale to na razie... Na razie jeszcze nie. Dzisiaj jest w planie ten miniacz i przejedziemy się tym miniaczem. Ile zapłaciłem za miniacze? Na pewno niektórzy chcą wiedzieć. Sporo. Oszczędzałem jak głupi. Tak. Odmawiałem sobie zup chińskich nawet. Zobaczmy, jak to wygląda. Mój salon samochodowy. Nie, moje samochody. Mam już kilka. Ten miniacz kosztował mnie chyba 85 tysięcy. Jest on, zaraz pokażę wam w jakiej kategorii też, chociaż tu wszystko widać. Rok 64. Oprócz tego te, co mam z dodatków i ten pierwszy, który dostałem tutaj na samym początek kariery. Jak wygląda zarobki w karierze? Nie wiem, muszę zobaczyć, być może w karierze zarabiam więcej. Zostało mi jeszcze 26 500. Muszę się sprawie przyjrzeć. Salon samochodowy i chodźmy kategorie. Tego miniacza kupiłem w tej kategorii lat 70. Mamy go tu. Kosztuje 85 tysięcy, ale już go mając na własność, to już nie piszę ile, co i jak. Przyglądam się jeszcze, co tutaj jest i myślę o tym Fiacie, że też bym go chyba chętnie trzepnął. Ja lubię tego rodzaju samochody. Klasyki. To jest historia motoryzacji. A ja lubię historię. Bo jeszcze jest. Kiedyś ona będzie taka, że nie będzie... Znaczy już prawdopodobnie nas nie będzie tego pokolenia. Następne pokolenia znowu nie będą widziały o tych samochodach. Nie będą widzieli o tych samochodach, co są dzisiaj. Oni będą mieli jakieś UFO.
albo coś takiego. Bema, w życiu bym tego nie kupił, to jest napęd na tył i ten stary model, muszę wam powiedzieć, że będę oszalał jadąc tym, również tą Lancją. Nie znoszę tych samochodów i nie jeżdżę. Niektórzy uwielbiają, ja nie i zdecydowanie unikam jak ognia, chociaż WRC 10 jest dobrze zrobione i tą Lancją mogę trochę pojeździć. Także tak wyglądał nasz pierwszy zakup, a teraz chcecie zobaczyć, jak to jedzie po szutrze. No to patrzcie, od razu wam powiem trochę, że gierka jest trochę trudna w sumie, jeżeli chodzi o czasy wygórowane. Ja na razie jeżdżę na bardzo spokojnych, bo nie tak prosto, a gotówka jest potrzebna. Pojedynczy odcinek i Australia. Piękny kraj, ale jaką wybierzemy porę? Poczekajcie, myślę, że... Poranek? Nie, niech będzie dzień. Niech będzie dzień i zobaczmy na razie, jak to wygląda tutaj w dzień. Bo jest pięknie. W dzień poza tym jest gorąco, co oznacza, że aligatory, znaczy, boże, nie, krokodyle różańcowe nie mają kondycji w tym czasie zaatakować. Całkiem ta gierka wygląda. Ja ją coś tam na konsoli pamiętam, że jeździłem kiedyś, ale ja nie mogę sobie przypomnieć co i jak. A mówię, przychodziłem zaraz na peceta. Na premierę tej gierki jakoś nie miałem, jakoś ona mi ominęła, że tam w Polsce jakoś tak się nie przyjęła, może cholera go wie. Ja też miałem wtedy takie trochę inne ciągoty growe też, co innego, więcej grałem w WRC-ka, który w tym czasie był gówniany też. Niektóre części się nie dawały w ogóle do jazdy, a co najwyżej do trollingu. No bo coś takiego, ale no te ostatnie są już bardzo, bardzo dobre. Oczywiście powiedziałem też mocno, że ona jest lepsza od niektórych WRC-ków. Tak, na pewno od wszystkich, tak za przeproszeniem, całkiem poważnie do części siódmej bym powiedział. Ta gra jest lepsza. Ósma, dziewiąta i dziesiąta to już jest rewela. Ósma, dziewiąta już jest bardzo, bardzo mocnymi produkcjami, chociaż ósemka jeszcze lata. Ale to jest bardzo, bardzo dobra produkcja i naprawdę ona moc ma. Świetnie się można tutaj bać. Jedziemy, Australia, mini w akcji. To jest w planie dzisiejszego odcinku. Co będę robił po przejażdżce? Sprzedam mini i będę leżał na plaży. Do wody nie wchodzę. Są rekiny i to ogromne ilości. Osiem. Jedziemy! Ja muszę powiedzieć, że trochę się przyzwyczajam do jazdy, dlatego że ja cały czas jeżdżę w WRC-ku. To jest podobnie, ale no lekko inaczej. No i jak rzuci, to rzuci. Prawy 4 plus, w lewy 5, 40. Wyboje w lewy 4 i prawy 4 plus 40. Fajna sprawa oczywiście, że pilot mówi po polsku. To też na pewno niektórym się bardzo, bardzo spodoba. Lewy 4 minut, prawy 5, lewy 6. Byłoby więcej gierek, których jest mowa polska, nie tylko pisownia. Problem polega na tym, że ludzie dużo krzyczą, a o, ale buja, a często gęsto nie kupują gierek w ogóle. Albo kupują gierki. Ja też kupuję po przecenach dużo gierek, ale kupuję też na premierę gierki. A niektórzy na przykład bazują też tylko na abonamencie, oni w ogóle nic nie kupują. Im starcza i bardzo dobrze, to każdy wybiera dla siebie. A niektórzy piratują. Albo kupują gdzieś w Kongo. Ostatnio był przypadek w Turcji. Jak pamiętam, sam natrafiłem na ta bobsleigh, jeszcze reklamował nawet tą sprawę. To jest zabronione. Absolutnie nie wolno kupować w innych krajach, kombinować, żeby brać w ten sposób, że jest taniej, dlatego że to jest na dany kraj, pamiętajcie o tym. I później dzięki też temu, jak dbacie o gry, dbacie o twórców, to i takie rzeczy dostajecie, pamiętajcie o tym. No dobrze, nagadaliśmy się, a teraz muszę ciutek nadrobić, bo jak widać, nie jestem pierwszy, jak dobrze widziałem. Nie chciałbym też przyfasolić w drzewo, dlatego że to jest piękny mini. Ładny, czerwony. I lewy 5 i prawy 6 minut.
Uwaga, lewy 6, zacz 4 i od razu prawy 3. Prawy 6, bardzo długi, 130. Lewy 6 minus. Ostrożnie jedź prawą przez zniesienie, w lewy 6 jedź po zewnętrznej. Prawy ostrożnie. 6 plus, lewy 6. Pamiętajcie, ostrożnie! Lewy 4 plus, 40. Bo inaczej wypadek. Lewy 5 plus i prawy 5. Lewy 6, długi zać. Ostrożnie, trudny prawy 2 zać, lewy 5, 40. Lewy 5 wypuść, przez hopę 40. Prawy 6, lewy 6 i prawy 5 minus, długi. Ja bym powiedział, jeżdżąc tym mini w tym momencie i patrząc na to, jak to wygląda, jak mi się jedzie, to bym to bardzo porównał do Dirt Rally jedynki, ale i dwójkę bym zahaczył. Jest to bardzo, ale to bardzo, bardzo, ale to bardzo podobne. Dirt Rally 2.0 jest ładniejszy. Dirt Rally 2.0 w ogóle jest ładny, do tej pory nawet. Dirt Rally dwójka jest gierką, która robi wrażenie. Codemasters potrafi zrobić gierki. Prawy 5. Ale często gęsto ma problem z karierą. 4 wypuść. Lewy 5. Meta. Świetna sprawa. I co ważne, na razie na naukę dobre, dlatego że nawet znając dobrze WRCK i jeżdżąc tam w zasadzie na 3/4 poziomu trudności, wygrywając cały sezon bez problemu, czyli nagrywając na przykład też, czyli czuję się dosyć dobrze, to tutaj muszę powiedzieć, że czuję się dobrze, ale i niedobrze. Jest dobrze, ale ja na razie tak nie za bardzo daję radę sobie. Także żeby tutaj mocniej ruszyć. I jak widzicie, za każdy wyjazd pojedynczy dostajecie kasę. Nie zwracajcie uwagi tutaj na jakieś wasze czasy, jak chcecie rywalizować, bo to jest po balu, trzeba na premierę, jeżeli chcecie takie numery, albo przez jakiś czas, twórcy później generalnie już nie, jedni tak, drudzy krócej, zależy jak to wygląda. Także tutaj, jeżeli chodzi o czasy, to już zapomnijcie. No i chyba to wszystko. Wychodzimy. Na razie będę kuł tym miniaczem i na pewno skoczymy na kilka jeszcze tras i w różnych warunkach pogodowych. A co dalej? Nie wiem. Myślę, że może i karierę ruszę tutaj, jak będę miał czas. Na razie jestem zajęty WRC-kiem, ale na pewno jeszcze tu będę śmigał więcej, bo ja lubię szutra. Lubię mini. Lubię Australię. Jak jestem w Australii, to nigdy, przenigdy nie wychodzę z samochodu, gdzie nie znam terenu poza miastem i nie wchodzę do wody, gdzie też nie jestem pewny. Jak chcieć mieć wszystkie ręce i wszystkie nogi. Pamiętajmy o tym. Trzymajcie się. Cześć.